Jakie wrażenia po pierwszym roku? Troszeczkę stresu było, adrenalinka była. Ale na szczęście udało się wygrać, więc... Cieszymy super. Się. Wróćmy do gry. Które pytanie było najcięższe? Wydaje mi się, że zabawka niemowlęcia. Tak, no tak. I skup trochę nas odpowiedzi zaskoczyły. Żadne z nas nie ma niemowlaka tak. Jeszcze, więc... No, ale jednak... No, tak. Nie wiem, jak się nazywają zabawki. Tak i tak dobrze poszło, no bo jakby się po grzechotce skończyła. Tak, dobrze. Wiem, że coś się tam kręci jeszcze. Ja tyle samo wiedziałem, że się kręci. Taki niemowlak na karuzeli, to śmiesznie, nie? Dokładnie no tak, ale nie znaliśmy dokładnej nazwy. Napinał wam to wszystko trochę uśpiewając. No, to dzięki Bożejowi. Tak, mi się głowy musiałem tak zrobić, żeby się kwota zgadzała. Na szczęście się udało. Bywają takie przypadki, że pierwsza osoba rozbija bank. Chciałem koledze dać. Niewiele zabrakło. Też pole do popisu. Głowa rodziny, niech też coś wygra. Następnym razem może. Powiedzcie mi jeszcze, skąd pomysł na udział familiarzy? To tak naprawdę bardzo dawno, po prostu przez oglądanie jakby. I czemu nie spróbować? No tak, ale byliście gdzieś grupą, jak to się stało? Tak, byliśmy grupą, znaliśmy się już dłuższy czas i stwierdziliśmy, że czemu nie spróbować w familiacie i jakby każdy wykazał chęci i tak stąd jesteśmy tutaj właśnie. Ale bardzo fajna pamiątka, bardzo fajne wydarzenie. No i jeszcze tym bardziej, że udało nam się wygrać. Więc to jakby, nie, to nie był nasz główny cel, no aczkolwiek cieszymy się. Spontanicznie przy okazji właśnie jakiegoś wspólnego spotkania wyszło. Mhm. Taką decyzję gdzieś oglądając podjęliśmy. Ja chcę pozdrowić żonę. A ja Magdę. Moją dziewczynę. Jeszcze kogoś? Błażej mamę. Ja mam. Ja dziewczyny nie muszę pozdrawiać. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.